Do czasu, kiedy główna siedziba Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida nie zostanie zmodernizowana, spektakle będą grane w kinie Grand przy ulicy Krótkiej w Jeleniej Górze. Zbudowana scena, są budowane kulisy, są garderoby, to już jest teatr. W związku z tym jest to oczywiście inny teatr, nie duża scena Norwida, bo to jest oczywiste, że tam to jest co innego. Tym niemniej jest to po prostu taki mały, kameralny, fajny teatr i my jesteśmy przyzwyczajeni, że gramy tam, gdzie trzeba. W kinie Grand obecnie znajduje się również kasa teatru, która czynna jest od wtorku do piątku oraz zawsze na godzinę przed spektaklem. A kiedy rozpocznie się oczekiwany remont głównej siedziby teatru, o to pytaliśmy Tadeusza Wnuka. Musimy sobie uświadomić, że mamy do czynienia z kwotą 5 milionów euro. I żeby wystartować z wszystkim, muszą być przede wszystkim cała dokumentacja przetargowa, dokumentacja, nad którą teraz pracujemy, czyli dokumentacja wyłaniająca inżyniera kontraktu, bardzo precyzyjnie określona i bardzo precyzyjnie przygotowana. Jesteśmy właśnie teraz na etapie przygotowywania SIFS-u, czyli dokumentacji odnośnie inżyniera kontraktu. Na modernizację czasu jest coraz mniej, to znaczy na koniec 2018 roku wszystko powinno być dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. Wszystkiego przewidzieć nie mogę, ponieważ no, ja ani z zawodu nie jestem budowlańcem, ani nie wiem, jak to wszystko wygląda, ale z praktyki wiemy, że zawsze jakieś przesunięcia budowlane są, ale to w trakcie oczywiście można prac jakby nadgonić. Natomiast mówię, 2018 rok musimy się rozliczyć z pieniędzy. Przypominamy, najbliższa premiera spektaklu Najdroższy w reżyserii Marcina Sosnowskiego zaplanowana jest na 23 września o godzinie 19 w kinie Grand. O przekazie spektaklu rozmawialiśmy z odtwórcą głównej roli Piotrem Konieczyńskim. W naszym życiu nie chodzi o coś więcej, czy tak naprawdę nie powinniśmy się częściej uśmiechać niż martwić, niż płakać. Dlatego Państwa zapraszam, jeżeli chcecie wejść w nasz świat Francisa Webera, w świat François Pignon, czyli wasz świat. Chcemy wam otworzyć, pokazać, że chyba ja sam siebie też przekonuję. Czasami w bardzo przykrych sytuacjach, czasami warto dać sobie oddech, spojrzeć z boku i nie bać się i nie wstydzić się. Uśmiechnąć się. Sztuka Najdroższy wystawiana będzie także 24, 28, 29 i 30 września. W październiku z kolei grany będzie Mąż mojej żony, Szalone nożyczki oraz Wyprawa czarownic. W planach są również kolejne spektakle. 25 listopada już jest kolejna premiera też na tej scenie, czyli Do utraty snu. W reżyserii pana Galosa, który napisał też scenariusz w oparciu o twórczość i życie Stanisława Mistrzakowskiego, jednego z poetów, który jest zapomniany, dramaturg jest trochę zapomniany, chcemy go publiczności przypomnieć w ogóle. No i grudzień, który będziemy kończyli, no to farsa Osiem kobiet, komedia. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie www.teatrnorwida.pl.